Cześć, tutaj Wałda, witam was w nowym odcinku Pancernej Pięści i dzisiaj mam dla was trzyosobowy pluton ze skinem i z Apollem. Gramy sobie na Leopardach 1. Mapka, która mi się trafiła, to jest Granica Imperium, nowa mapa, która weszła w ostatnim patchu. Nie mamy jej jeszcze zbyt dobrze rozpoznanej, więc uczymy się jej pomalutku, ale mapa, muszę powiedzieć, że jest dość ciekawa i myślę, że można na niej troszkę pograć, zwłaszcza takimi dość mobilnymi czołgami. Początkowa faza bitwy, jak widzicie, tutaj mamy przeciwko sobie pluton dwóch obiektów 430 i obiekta 140. No i teraz będziemy próbowali podjechać na środek. Generalnie przy takim matchmakingu zawsze najlepszym rozwiązaniem jest to, żeby zdominować jedną flankę, wyczyścić ją jak najszybciej i dzięki temu uwolnić sobie, powiedzmy, możliwość manewrowania po takiej mapie. To na nas spoczywa w tym momencie zadanie wygrania tej bitwy, wyciągnięcie tej bitwy dla swojej drużyny, ponieważ jesteśmy najmocniejszymi czołgami w naszej drużynie. No i przede wszystkim musimy się zająć również 10 tierami u przeciwników. Podjeżdżamy sobie na środek po to, żeby znaleźć jakieś łatwe przestrzały. Jak zobaczycie, teraz nasza drużyna postanowiła tutaj pojechać zachodnią flanką. Może na chwilkę to sobie zatrzymamy. Cała drużyna pojechała tutaj lewą flanką, jak widzicie, będzie próbowała tędy atakować. Zupełnie bez sensu, z tego względu, że no jakby nie patrzeć, no kap znajduje się na środku, tak? I po prostu zwyczajnie nie ma sensu tam jechać, zwłaszcza atakować, jeżeli by się jeszcze tutaj zatrzymali, gdzieś z tyłu ustawiłyby się te deki, to wtedy oczywiście by to tutaj miało jakąś rację bytu. Natomiast tamta odnoga, z tego co zauważyłem, zdecydowanie bardziej faworyzuje drużynę północną i atakowanie jej jest zupełnie bez sensu. Mają tutaj bardzo dużo budynków do schowania się, widzicie, są wyżej położeni również od czołgów, które w tym momencie naszych, które jadą, więc to jest bardzo, bardzo słaba pozycja do atakowania. W ten sposób podjechałem sobie na środek, tam dostałem jakiś strzał na ślepo, ktoś strzelił, dobrze, że tutaj nie dostałem od niego, bo straciłbym HP bez sensu, no ale jak widzicie, cała strona została zajęta, tutaj misklik niestety. Nasze czołgi cały czas atakują, nie napotkały jeszcze żadnego oporu, więc zaczęliśmy przypuszczać w tym momencie, że być może tutaj właśnie południową flanką będą atakowały czołgi przeciwnika, no ale w tym momencie wyświetliły się tutaj na północnej stronie 430 wyświecone, czyli przypuszczamy, że wszystkie trzy czołgi 10 tieru są z tamtej strony. No i ja tutaj wpadłem na pomysł po to, żeby zaatakować południową flankę, wyczyścić ewentualnie ósemki, które tam się znajdują, czy dziewiątki, żeby mieć odblokowaną tą linię, żebyśmy nie zostali okrążeni za chwilkę. No i szczerze powiedziawszy, muszę przyznać, że to był błąd. Była bardzo zła decyzja z mojej strony. Jeszcze podpuściłem chłopaków, właśnie podpuściłem, no nie wiem, no zdecydowałem po prostu za cały nasz pluton, żeby pojechać na tą południową flankę i to było zupełnie bez sensu. Zdecydowanie lepszym zagraniem, jeżeli dobrze teraz spojrzycie, były podjechanie tutaj w to miejsce, ustawienie się w budynkach i czekanie na to, aż wyjadą przez ten wąski przesmyk tutaj czołgi przeciwnika z północnej strony i tam ostrzeliwanie ich z większej odległości, zwłaszcza, że mamy tutaj T-95 na rogu, które by nam pewnie świeciło te czołgi, a my byśmy mogli po prostu zadawać im obrażenia z daleka. No ale jak widzicie, zła decyzja przeze mnie podjęta spowodowała to, że straciliśmy po prostu masę czasu zwyczajnie. No i teraz postanowiliśmy się wrócić po prostu na środek i przyjąć te czołgi w okolicy kapa. Tutaj za to my będziemy mieli mocniejszą pozycję, zaraz zobaczycie dlaczego. To jest bardzo dobra pozycja na właśnie bronienie tego odcinka. Niestety 1 do 4 w tym momencie się zrobiło. Straciliśmy już 4 czołgi, które, no, nie oszukujmy się, bez sensu próbowały pojechać w tamtą stronę i zaatakować. 1 do 6 już zupełnie się wywaliły. Oczywiście bardzo mocny atak drużyny przeciwnej też to spowodował, że one się nie miały szans utrzymać. No ale dojeżdżamy w końcu na pozycję i będziemy próbowali jeszcze tą bitwę w jakiś sposób ogarnąć. Jak widzicie, rozstawiamy się dość szeroko. Ja podjechałem sobie z lewej strony, żeby mieć lepszy przestrzał na te czołgi. Apollo i skill bardziej po prawej stronie, tutaj bliżej bazy naszej i podjeżdżamy sobie do tych czołgów, będziemy próbowali znaleźć jakieś przestrzały. Ja tutaj próbowałem gdzieś tego Tygrysa 2 trafić, niestety zebrałem taki strzał, który nie był we mnie wymierzony tak naprawdę, tylko w tego Leoparda, który znajduje się po mojej prawej stronie, to jest obiekt 430 akurat, więc to był strzał dla niego przeznaczony, no ale niestety akurat wjechałem i dostałem tutaj obrażenia. Obiekt 430 u przeciwnika atakuje pomału, zupełnie bez sensu wyjazd, bo widział, że znajdujemy się po tej stronie z przodu, no ale może nie ma doświadczenia z tą mapą, może po prostu sam nie spojrzał i po prostu zwyczajnie poczuł krew, bo jest 3 do 8, więc mógł uznać, że bitwa jest już właściwie wygrana w tym momencie. No i udało się mu tutaj zadać obrażenia. Zrobię sobie jeszcze lepszy kąt, podjadę jak ta 430. Ona tutaj wjechała sobie na tą górkę z tego względu, że ten czołg nie ma za dobrego opuszczenia działa. Myślę, że stąd nie byłby w stanie do nich strzelać, do tych czołgów. Ja tutaj mam problem z opuszczeniem działa nawet momentami, więc 430 tym bardziej nie będzie mogła tutaj stąd strzelać.
no niestety ustawiając się w ten sposób spowodował, że widzieli całe jego czołgi, go szybko zmasakrowali. T-28 atakuje tutaj od środka, to jest bardzo w tym momencie groźny przeciwnik dla mnie i tak naprawdę dla całej naszej drużyny, bo będzie powodował, że będziemy się odwracali i pokazywali boki wieży właśnie tym czołgom, które tutaj atakują 140 i no i tym innym wszystkim pojazdom, które podjeżdżają, dlatego T-28 było takie ważne do wykończenia, żeby go załatwić. 140 teraz próbuje zaatakować bez sensu wyjazd, straci całe swoje HP. Generalnie są w bardzo złej pozycji, te czołgi zupełnie nie powinny w ten sposób atakować. Powinny się cofnąć, ewentualnie za nimi troszkę postrzelać z daleka, ale głównym ich zadaniem w tym momencie byłoby nas zaflankowanie. Zatrzymajmy znowu, tutaj T-54 mod właśnie zginął przed chwilą, bo Skorpion go wykończył, ale generalnie te czołgi powinny zaatakować tą część z tej strony, rozdzielić swoje siły i pojechać troszkę tędy i wtedy byśmy mieli problem, jeżeli musielibyśmy patrzeć na dwa fronty, jeszcze ten T-28, który się pojawił tutaj od przodu. Zawsze pamiętajcie o tym, że trzeba zaatakować z kilku stron. Jeżeli atakujecie jednym tylko przejazdem, to jesteście dość łatwi do wystrzelenia dla czołgów, które gdzieś będą się zdajdowały na flankach i będą na was miały po prostu łatwe strzały. Jeżeli macie czołgi, które strzelają do was z dwóch różnych kątów, to naprawdę ciężko jest się ustawić tak, żeby ani z jednej, ani z drugiej strony nie zebrać. Zawsze gdzieś ten bok wasz będzie widoczny i będzie ktoś się mógł was wbić. Dlatego najlepiej jest flankować. T-54 mod próbował to zdobyć, no ale był sami, do tego 8 tierem jest, więc tutaj nie było za bardzo szans na powodzenie tego. No i teraz będziemy próbowali wykończyć te czołgi pomalutku, jakoś tam podjeżdżać. Ja troszkę skill z prawej strony, Apoloniusz tam nam pilnuje tyłu i flanki. Widzieliśmy, że Skorpion gdzieś tutaj atakuje południową flanką, więc musieliśmy rozdzielić troszkę swoje siły po to, żeby nie dać się zamknąć przede wszystkim tym czołgom. Arda strzela do mnie w tym momencie. T-95 niestety wyjechało środkiem, tam gdzie T-28 pojawiło się wcześniej. Na full już zostało lekko obite przez skilla, tam skill chyba zrykoszetował pocisk z tego co potem mówił od tego czołgu, wyjeżdża obiekt 460 wykorzystując to, że skill jest zajęty. To jest akurat dobre zachowanie tych czołgów, ale wydaje mi się, że powinny mocniej zaatakować, mocniej nas przycisnąć przede wszystkim i wtedy może by im się udało tutaj mnie jeszcze zniszczyć. Niestety skill spadł w tym momencie, no ale swoje zrobił, zadał dużo obrażeń temu T-95 i no i on teraz nie ma zbyt miłego życia. Apoloniusz zaczął tutaj w tym momencie krzyczeć do mnie, mówić, że ten T-95 atakuje po prostu nasze czołgi, zwyczajnie jedzie, nikogo się nie boi, właśnie rozwalił nam WZ-tę, no mam na niego ładny strzał, więc teraz to jest przede wszystkim cel, który muszę zniszczyć, muszę Apolla uwolnić za tej skały, on nie jest w stanie wyjechać za tej skały, po prostu jest w tym momencie skazany na śmierć, bo widzicie, Konkretor podjeżdża coraz wyżej, T-95, która cały czas będzie pilnowała tej skały, zwyczajnie nie da mu wyjechać, jeżeli on gdzieś się pojawi, no to zostanie zniszczony, więc muszę go jak najszybciej uwolnić po to, żeby on za chwilkę mógł pomóc mnie. Po prostu takie są priorytety, że powinniście najpierw pomóc czołgom, które ewentualnie za chwilkę mogą wam pomóc, niż strzelać powiedzmy do łatwych celów. No i to jest właśnie ten moment. 11 do 11. Skorpion G jeszcze ładnie zaflankował ten od południowej strony. Jak widzicie, Tygrys 2, no to już będzie raczej formalność. Ja muszę tutaj oczywiście uważać na to, żeby on do mnie nie strzelił gdzieś, bo ja mam bardzo mało HP-ków, a jak wiecie, Leopard nie ma zbyt dobrego pancerza. No ale sytuacja została ogarnięta. 12 do 11 w tym momencie, no i jeszcze gdzieś VK4502B, która prawdopodobnie będzie jechała tutaj południową częścią mapy, ewentualnie może jechać tutaj przez centralny obszar, ale to za chwilkę zobaczycie, że to nie będzie miało racji bytu, ponieważ Leopard właśnie tamtędy będzie próbował skrócić. On ma dość dużo HP-ków, przez całą bitwę oszczędzał te HP-ki swoje i w tym momencie będzie sobie jechał, żeby znaleźć tą artylerię i fałkę. Nie jest to według mnie rozsądne zachowanie, bo jeżeli dobrze popatrzycie teraz, to zobaczcie. Ja mam 0 HP-ków, 262, Apollo ma 200 i Skorpion G ma 930, no ale jest dość miękkim czołgiem. Znaczy wszystkie nasze czołgi są miękkie, wszystkie nasze czołgi są bardzo narażone na ostrzał artyleryjski i według mnie zachowanie tego Leoparda jest bardzo ryzykowny i bardzo nieodpowiedzialny. Jeżeli chcemy wygrać tą bitwę, to przede wszystkim w tym momencie musimy się dobrze ustawić i skupić na rozwalaniu tej fałki. Ta fałka zapewne ma full HP, zapewne nie została uszkodzona, bo ona w tym miejscu była cały czas, zobaczycie, jest właśnie ta fałka, ona była tam w tym miejscu cały czas i po prostu zwyczajnie nie brał udziału w walce, więc przyjedzie na full hapie. Skorpion G zostaje szybko odstrzelony przez artylerię, no i zostajemy we dwóch za Poloniuszem na pełną fałkę. Nie jesteśmy z nią w stanie za bardzo walczyć. Tutaj próbowałem w tym momencie zrobić taką akcję, żeby objechać z drugiej strony, żebyśmy mieli znowu różne kąty, żebyśmy mogli bić tą fałkę z dwóch stron. Jeżeli byśmy ją mieli z dwóch różnych kątów, no to ewentualnie przez dobre jej spotowanie i wyjeżdżanie można by ją pewnie wystrzelać, no niestety w tym momencie troszkę się przeliczyłem, to jest drugi mój błąd w tej bitwie tak naprawdę.
Nie sądziłem, że podjazd pod tą górkę zajmie mi taką dużą, tak długo, tak dużo czasu. No i w tym momencie Fałka skraca pola, atakuje go. On oczywiście nie ma szans w starciu z takim pełnym czołgiem, który ma dobry pancerz. Zostaje jeszcze dodatkowo poskromiony przez artylerię, no i zostaje sam w tym momencie z tą Fałką. Leopardem, który gdzieś tam sobie zwiedza południowo-wschodnie części mapy. I dwiema artyleriami, które nie wiemy tak naprawdę gdzie są w tej chwili. Postanowiłem wyjechać z kapa, zostało 2 minuty w tym momencie. Pamiętajcie o tym, że zajęcie bazy przez jeden czołg zajmuje minutę i 40 sekund, więc ta Fałka ma bardzo małe, właściwie nie ma szans na to, żeby dojechać w odpowiednim czasie i zacząć kapować tą bazę. Nie jest to zbyt szybki czołg, zwłaszcza że tutaj trzeba pod dość dużą górkę podjechać, więc tutaj myślę, że nie powinien zdążyć. Zjechałem sobie tutaj na południową część mapy, schowam się gdzieś między skałami, będę po prostu obserwował okolice po to, żeby nie dostać nigdzie. Nie jadę po artylerię, ponieważ to by było nieodpowiedzialne zachowanie, tak? Jeżeli zginę, to zostanie nasz tylko jeden leopard i różne rzeczy mogą się zdać. Po prostu w tym momencie staram się zminimalizować ryzyko to, że gdzieś się zostanę zaświecony i ktoś będzie w stanie do mnie strzelić. Przede wszystkim najbardziej boję się artylerii, bo nie sądzę, żeby ta Fałka wyjechała po mnie. Ważną rzeczą jest to, że jeżeli ona wjedzie na kapa, to ja będę wiedział, gdzie ona się znajduje, tak? Nie jest w stanie przejechać przez ten przesmyk tutaj w taki sposób, że ja o tym nie wiedział. Po prostu jeżeli będzie chciała nawet przez niego przejechać, to będzie musiała wjechać w naszą bazę i zacząć zdobywanie tej bazy, więc będę po prostu wiedział, gdzie się znajduje. Tak się właśnie stało. Minuta 40, tylko minuta do końca bitwy, więc w tym momencie nie jest już w stanie zająć bazy. Natomiast jeżeli jakaś artyleria by podjechała w tej chwili gdzieś, nie wiem, naokoło, gdziekolwiek, tak, i wjechała, no to jeszcze mogą spróbować zająć tą bazę, więc muszę być cały czas czujny, cały czas pozostawać w miarę blisko, żeby podjechać i ewentualnie ten jeden strzał ratujący nam bitwę oddać, więc skracam sobie troszkę dystans. Nie widziałem artylerii. Na razie sam kapuję tą Fałką, więc artyleria prawdopodobnie jest gdzieś dalej. 30 sekund, no to już nie jest w tym momencie do zajęcia. Tą bitwę w tym momencie przegrali, ale ja sobie podjadę gdzieś bliżej po prostu, bo może gdzieś tutaj ta artyleria będzie widoczna. Staję sobie na środku, zobaczcie, tutaj jest piękny widok na całą tą dolinę. Jest jedna artyleria wyświecona, przejechała, ale GW Edward tutaj został przeze mnie zaświecony. 3 HP niestety nie polosowało mi tak idealnie. Na szczęście M40-43 zostaje przeze mnie zniszczone. 5 sekund do końca bitwy i bitwa zostaje przez nas wygrana w tym momencie. Cóż mogę powiedzieć? No, nie powiem, żeby ta bitwa z mojej strony była idealna. Jak widzieliście, tak naprawdę podjąłem dwie złe decyzje. Jedna, która mogła zaważyć totalnie na przebiegu bitwy. Druga, która nie skończyła się tak źle, tak naprawdę, bo gdybym pojechał za polem, myśmy stali we dwóch, to mogło się zdarzyć tak, że na przykład by nas ta Fałka zniszczyła z artylerią razem, a tak, rozdzielając swoje siły, w pewien sposób zminimalizowaliśmy ryzyko tego, że we dwóch zostalibyśmy zniszczeni w bardzo krótkim odstępie czasu, więc można powiedzieć, że z przebiegu bitwy to nie była zła decyzja, ale mogła się źle skończyć, tak? Tutaj to już na dwoje babka wróżyła, że tak powiem, natomiast początkowa faza, gdzie podjechaliśmy w prawo, tam na wschodnią część mapy i zrobiliśmy kółko wracając po to, żeby bronić kapa, to była zła decyzja i to biorę na siebie. Zwyczajnie powinniśmy podjechać tutaj, gdzie jest ta jedyneczka, gdzie startujemy i z daleka próbować wystrzelać te czołgi wyjeżdżające przez ten wąski przesmyk na zachodniej części mapy, więc tak to wygląda. Myślę, że ciekawa bitwa do zobaczenia i do zrozumienia pomału, na czym polega ta mapa i gdzie są mocne strony danej drużyny, gdzie są słabe punkty danej drużyny, bo myślę, że ta mapa ma potencjał całkiem spory na to, żeby na niej fajnie sobie pograć, zwłaszcza jeżeli macie dość szybkie czołgi, bo jest tu trochę podjazdów, właśnie mapa jest dość duża, więc jeżeli macie dobre, szybkie czołgi, to myślę, że można na niej całkiem sporo wymyślić. Tyle w tym odcinku, zapraszam Was do kolejnych, pamiętajcie o streamach w poniedziałki, środy, piątki i w weekendy, zapraszam Was serdecznie. W najbliższym czasie będziemy grali prawdopodobnie w Wiedźmińskie opowieści właściwie, to jest połączenie karcianki z takim RPG-iem troszkę. Myślę, że część z Was na pewno kojarzy tą grę. No i oczywiście w czołgi, tak? Standardowo. Czołgi są przewodnim tematem moich streamów, ale oczywiście staram się też inne gierki od czasu do czasu wprowadzać. Dobra, koniec o tym. Wystarczy. Do zobaczenia w kolejnych streamach. Trzymajcie się. Przepraszam, w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.